Weźmy sobie na przykład liczbę 7 i podzielmy ją na 3. Określmy najpierw, co to jest dzielenie przez 3. Sprawdźmy, ile grup trójelementowych możemy stworzyć z tej siódemki. Namalujmy 7 przedmiotów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zróbmy z tego grupy po 3 elementy w każdej. Na pewno można zrobić jedną grupę z tego brzegu. Tu można zrobić jeszcze jedną z tych trzech sztuk. Jak widać, można zrobić z tego dwie grupy trójelementowe. A tu już więcej takich grup się nie da, pełnych, z całych trzech elementów, bo tutaj zostało takie jedno coś, taka resztka. I to jest nasza reszta po tym, jak zbudujemy tyle grup trójelementowych, ile się tylko da. Kiedy widzimy takie coś jak to dzielenie, to możemy powiedzieć, że 7 podzielone przez 3 równa się. Że można z siódemki stworzyć dwie grupy trójelementowe, ale te dwie grupy nie rozciągną nam się równomiernie na całe siedem, tylko będzie jakoś tak nierówno. Zostanie jakaś reszta. Równa się 2 i zostaje reszta 1. Dosłownie oznacza to, że 7 podzielone na 3 równa się 2, reszta 1. I ma to sens, bo 2 razy 3 równa się 6. I nie dotarliśmy jeszcze do samej siódemki, ale jeżeli dorzucimy jeszcze tę resztę, 6 plus reszta 1, to dotrzemy dokładnie do siódemki. Podzielmy jeszcze coś. Na przykład 15 podzielone na 4. Namalujmy 15 przedmiotów. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I teraz podzielmy je na grupy po 4 w każdej. Jedna grupa, druga, trzecia i więcej się nie da. Czyli można ułożyć 3 grupy po 4 elementy w każdej, a czwartej już nie można. I to, co nam tutaj zostaje, to właśnie reszta. Mamy resztę 3, czyli możemy powiedzieć, że 15 podzielone na 4 równa się 3, reszta 3. 4 mieści się w piętnastce 3 razy, ale to nas doprowadza tylko do 12. 4 razy 3 równa się 12 i żeby dotrzeć do 15 musimy wykorzystać naszą resztę. Musimy dodać ją do 12. Z dzielenia 15 podzielone przez 4 zostaje reszta 3. Zastosujmy to teraz, dzieląc metodą dzielenia pisemnego dłuższe liczby, jak w poprzednich filmach. 75 podzielone na 4. Tradycyjna, starożytna metoda dzielenia pisemnego. 4 mieści się w 7, 1 raz. Jeśli dokładnie przyjrzymy się wartościom na odpowiednich pozycjach, to 4 mieści się w 70 10 razy. Tę jedynkę stawiamy na miejscu dziesiątek i mówimy, że 1 razy 4 równa się 4. Ale jeśli dokładnie przyjrzymy się wartościom na odpowiednich pozycjach, to ta czwórka reprezentuje 40, stoi na miejscu dziesiątek. Tak czy inaczej odejmujemy czwórkę od siódemki, otrzymujemy 3, spisujemy piątkę. Dalej pytamy, ile razy czwórka mieści się w 35? 4 razy 8 to 32, 4 razy 9 to 36 za dużo, czyli 8 razy. 8 razy 4 równa się 32. Odejmujemy 35, odjąć 32 równa się 3. Teraz 4 nie mieści się już w trójce ani razu. Została nam samotna trójka. Mamy resztę z dzielenia 3